Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie sprzed placu Świętego Piotra w tę kolejną sobotę, już można powiedzieć bardzo piękną, taką wiosenną tutaj w Rzymie. Moje szczególne pozdrowienie pragnę przekazać oczywiście Wam, którzy należycie do rodziny domów modlitwy świętego Charbela, a przecież tych domów modlitwy jest coraz więcej. Przed chwilą właśnie miałem możliwość spotkać księdza kardynała Sarach, który jest odpowiedzialny za kult właśnie i jego dyscyplinę w świecie, w całym Kościele Powszechnym. Właśnie jutro rozpoczynają wraz z Ojcem Świętym rekolekcje tygodniowe, wielkopostne w Alici, tutaj koło Rzymu, jak to ma miejsce od kilku lat. Obejmijmy więc modlitwą Ojca Świętego, całą Kurię Rzymską, wszystkich pracowników, kardynałów, biskupów. Niech to będzie taka intencja nasza dzisiaj. Kochani moi, więc trwa okres Wielkiego Postu, dla mnie też jakiś taki bardzo intensywny, ponieważ wiele spotkań, rekolekcji i również przemieszczenia się, jak mogliście zauważyć, dokładnie w zeszłą niedzielę byłem w Wadowicach na uroczystościach związanych z właśnie po błogosławieniu, poświęceniem tego sarkofagu i przeniesieniem szczątków doczesnych sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, który był również moim ojcem duchownym. No i modlimy się o jego rychłą beatyfikację. Natomiast już w poniedziałek zeszły wyruszyłem do Italii. Są grupą 7 osób, jak mogliście zobaczyć. 4 osoby z domu modlitwy świętego Charbela, z domów modlitwy, inne osoby, które się zechciały udać wraz ze mną do Włoch, aby móc odprawić właśnie comiesięczną mszę świętą tam w Graniano, w kościele świętego Marka, gdzie znajduje się figura świętego ojca Charbela już od 19 miesięcy, bo właśnie, jak mogliście zauważyć, w czwartek miniony była nasza wspólna modlitwa, no i przybyło wiele osób i nie tylko z pobliża, tam spod tych miejscowości, które są obok Pompeji, obok właśnie wulkanu Wezuwiusza, ale przybyli już z dalszych stron, z Fodżi, z Asyżu nawet. To naprawdę 300 kilometrów pokonać na takie spotkanie, to widać, jak bardzo zaprasza święty ojciec Charbel. I ta modlitwa wciąż tam trwa. Prosimy, wielu ludzi otrzymuje łaski, dlatego no, dziękujemy Panu Bogu. Dziękujemy Bogu za wszystko i później to przemieszczenie się w tych krótkich dniach, bo muszę powiedzieć, że 4000 kilometrów, nawet ponad będzie, bo i byliśmy na Monte Cassino, byliśmy w Neapolu modląc się przy grobie też sługi Bożego, księdza Dolindo Ruotolo. Wielu go zresztą zna i modli się też o beatyfikację jego. A później oczywiście wspólna modlitwa w Pietrelcinie, tam gdzie urodził się święty ojciec Pio. No i ta modlitwa również w Bazylice świętego Piotra w dniu wczorajszym, kiedy to no, w szczególny sposób również modliliśmy się za wszystkie kobiety, msza święta w kaplicy węgierskiej, a później też modlitwa przy grobie świętego Jana Pawła II. Dzisiaj oczywiście Rzym, no i dzisiaj już podróż w stronę Polski, ponieważ w poniedziałek i zapraszam, rozpocznę rekolekcję w Raciechowicach, niedaleko Dobczyc, gdzie zapraszam na msze święte, które będą się rozpoczynać, i katechezy, oczywiście to te nauki rekolekcyjne o godzinie 19 przez 3 dni do 13 marca. A następnie wiele innych rekolekcji, więc w tym czasie obejmijmy, kochani, naszą modlitwą i kapłanów, tych misjonarzy, którzy w czasie rekolekcji no, głoszą misję, rekolekcje w czasie okresu Wielkiego Postu, który przeżywamy.
no, módlmy się za kapłanów, ponieważ no, też jest wiele spowiedzi, więc żeby mieli miłość i cierpliwość. To jest taka też ważna intencja modlitwy. I modlimy się w naszych domach świętego ojca Charbela, których, jak wiecie, wciąż przybywa. No i tworzymy tę piękną rodzinę, gdzie modlimy się o otwarcie serc wielu, by otworzyło swoje serce na działanie łaski Bożej. Kochani moi, tak myślałem nad tym, jaki temat tej naszej katechezy dzisiaj, i różne przychodzą myśli, ale pomyślałem, no skoro wczoraj wspominaliśmy w naszych modlitwach kobiety, tak sobie pomyślałem o drodze krzyża Pana Jezusa. Wczoraj, będąc tutaj w Rzymie, również i w Bazylice Świętego Krzyża, gdzie są relikwie Świętego Krzyża, no oczywiście, gdy przeżywaliśmy drogę krzyżową, no wtedy muszę powiedzieć wam, no przychodzi na myśl obecność kobiet na drodze krzyża Jezusa. No, były te kobiety, to były te kobiety, część, która przyszła, no bo to były te, które towarzyszyły zawsze skazańcom, były nawet i opłacone, one płakały, ten płacz, te łzy roniły, no niektóre może tylko dlatego, że im zapłacono, ale pewnie były i też, bo przecież kobieta uczuciowa, gdy widzi cierpienie, płakały naprawdę. No ale Pan Jezus mówi, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi. A więc co to oznacza? Nie płaczać nad sobą, ale nad dziećmi. Nie. Więc płaczcie nad sobą, nie płaczcie nade mną. No tak, bo my musimy w tym czasie Wielkiego Postu zapłakać nad sobą, czyli zobaczyć siebie w całej prawdzie, kochani. Zobaczyć, może trzeba jej uronić tę łzę w jakimś bólu, smutku. Kwestia bardzo ważna, aby w sobie wzbudzić żal. Żal za grzech. I czasami jest to bardzo ciężko. Wierzcie mi, że wielu ludzi mówi, no tak, przyszedłem do spowiedzi, ale jakoś nie czuję żalu, pomimo że zgrzeszyłem. No właśnie, żal to jest też ta łaska, o którą my prosimy, byśmy naprawdę w sercu no, poczuli no, wielki ból, kiedy przecież popełniamy grzech. Każda konsekwencja tego grzechu, ona jest, ta konsekwencja to jest ta rana w nas samych. I my tę ranę sami no, nie możemy jej zagoić. My potrzebujemy tej łaski Bożej. Dlatego ta rana, która ona ona boli wtedy bardziej, gdy w nas jest ta miłość do Chrystusa. Gdy ta miłość jest pielęgnowana, bo wiemy, że stało się coś. Ja przerwałem moją więź z tym, kogo kocham. Zobaczycie, trzeba nam siebie w całej prawdzie, czy rzeczywiście ja no, staram się no, jakoś walczyć, aby tej więzi nie przerywać, bo Chrystus jej nie przerywa. Zobaczcie, więc patrząc na bazie tego spotkania kobiety, te właśnie, które Pan Jezus mówi, patrzcie na sobą, czyli Jezus mówi, zobaczcie, niech łzy wasze obmyją twoje sumienie. O, niech obmyją, byś mógł zobaczyć twoje sumienie, by stało się bardziej wyczulone. Więc my musimy się tak trochę w tym czasie Wielkiego Postu zamknąć sami, może w swoim pokoju, może znaleźć sobie jakieś miejsce, kaplicę. Kiedy byliśmy w Pietrelcinie, właśnie tam piana Romana, gdzie ojciec Pio otrzymał stygmaty, te stygmaty niewidzące tam są, których nie było widać przez wiele lat, tam są dwa kamienie. Święty ojciec Pio, jako młody zakonnik, lubił tam pójść i tam siadał na tych kamieniach, modlił się i rozważał. Rozważał prawdę o Bogu, o sobie, o sensie cierpienia,
No i tam siedząc, patrząc może w niebo, patrząc z wysokości Pietrelcin, bo to jest wyżej Pietrelciny, na pewno rozważał cały czas tę tajemnicę Bożej obecności w nim, tej więzi, tej miłości. I my do tego jesteśmy, kochani, zaproszeni w czasie Wielkiego Postu. Może trzeba pójść do jakiegoś kościoła gdzieś w pobliżu, może kapliczki, do której nikt nie idzie, może nawet przy drożnej kapliczce, jak jest ciepło, tam sobie się zatrzymać i porozmawiać z sobą, z własnym sumieniem, o sobie, odciąć się od wszystkiego. Jak ważne, abyśmy to właśnie czynili w Wielkim Poście. Przede wszystkim jednak nasza adoracja Najświętszego Sakramentu w tym czasie, kiedy ludzie przestają adorować. No, opowiadają kapłani, że w wielu miejscach starają się też otworzyć na potrzeby ludzi. Wielu mówi, chcemy adoracji Najświętszego Sakramentu i tak ten zapał jest. Potem on też nieraz maleje i zostaje parę osób dosłownie, a czasem jedna osoba, a nieraz trzeba być zatroskanym, by tam naprawdę był ktoś, kto chce adorować Pana Jezusa, kto chce uwielbiać tę Jego obecność. Myślę, że ten czas Wielkiego Postu jest czasem zaproszenia właśnie ku temu, kochani moi. Więc wracając do tych kobiet na drodze krzyża, więc one nawet, że zostały opłacone, miały możliwość spotkania Zbawiciela Świata. Jezus przychodzi do każdego, do osoby szczerej i nieszczerej, bo tam wśród tych kobiet były, więcej było tej nieszczerości, bólu, nie? Ale Pan Jezus przychodzi do każdego. Widzicie, taka jest ta miłość. I następnie Święta Weronika, oczywiście, na tej drodze krzyża. Święta Weronika, która jest odważna. Odważna kobieta, która mówi, ja muszę podejść do Niego, bo ta miłość ją tak popchnęła, że już nie zważała na to, czy ją puszczą, nie puszczą, co będą z nią robić, kiedy będzie wyrwała się z tłumu, ale ona chciała podejść do Jezusa, by ulżyć Mu, przynajmniej ocierając Jego oblicze, i Pan Jezus zostawia jej swoją twarz, swoje oblicze i mówi, jakby je chciał, oczywiście wynagrodzić, ale na tej chuście, ale przede wszystkim On zostawia to swoje oblicze w jej sercu. I widzicie, my też tak możemy prosić, Panie, chcę pielęgnować Twoje oblicze w sercu moim, by przez moje serce, moje oblicze, to zewnętrzne piękniało, ale Twoją miłością. Jest taka twarz, na którą patrzymy, i że człowiek od razu, że ten człowiek wzbudza zaufanie, że miłość, i czujemy, że on żyje prawdą, Ewangelią, i dlatego prośmy o to, niech Pan Jezus, On przemienia to serce, niech tam będzie pielęgnacja tego oblicza pełnego miłości samego Boga. I dlatego to święta Weronika, a później oczywiście spoglądamy cały czas na drodze krzyża, widzimy Matkę Najświętszą, ona idzie za Jezusem, idzie, i jest Jego wsparciem dla Pana naszego. Obok Maria Magdalena. I stają pod krzyżem. Ja to mówiłem wczoraj podczas mszy świętej w Bazylice świętego Piotra, że zobaczcie, pod krzyżem jest Maria Magdalena. Przede wszystkim wiemy, Matka Boża, ale dwie kobiety też, nie? Które święty Jan spod krzyża nikt by nie uciekł. Gdyby uczniowie, ja sobie tak nieraz rozważam, gdyby uczniowie mieli odwagę wtedy i stanęliby bliżej Matki Bożej, na tej drodze krzyża, nikt by nie uciekł z nich. Nikt by nie uciekł. Ona dodaje odwagi, Maryja, i ona daje taką pewność, że dzieci moje, nic wam się nie stanie przy mnie. I pamiętajmy o tym, kochani moi, w tym rozważaniu, spoglądając na krzyż, że pod krzyżem otrzymujemy Maryję jako matkę. Pan Jezus nam ją przekazuje, ale ona też po to, byśmy z drogi
nie zeszli z drogi krzyża, z drogi miłości. Święty ojciec Szarbel zresztą doskonale o tym wiedział, kiedy ją wybierał, kiedy w niej się rozkochał, w Matce Najświętszej. Myślę, że za jakiś czas znowu powrócimy do rozważań świętego Ludwika Grignion de Montfort na temat prawdziwej miłości do Matki Bożej, nabożeństwa. Dlatego, kochani moi, kończę więc na tym tę naszą katechezę krótką, ponieważ trzeba jechać do Polski, by głosić Ewangelię. Pozdrawiam Was raz jeszcze. Proszę o modlitwę w tym czasie, jak mówiłem, i też za mnie, bo będę głosił rekolekcję, ale też również i za mojego księdza biskupa Stanisława, którego, jak wiecie, niedawno też odwiedziłem. Modliliśmy się wspólnie, sprawowaliśmy Eucharystię. No i za wszystkich kapłanów. To jest bardzo ważne. Także moje pozdrowienie raz jeszcze dla Was. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że tym, którzy śledzicie nasz portal, widzicie, prawie do 9 milionów dochodzimy już tej oglądalności i to dla nas jest bardzo pocieszające, bo możemy przekazać tę Ewangelię. Dziękuję Wam za każde wsparcie. Przypominam Wam, że bez Waszego wsparcia ekonomicznego, finansowego na portalu jest również podany numer konta. Nic nie będę mógł dalej czynić, a to dzieło się tak pięknie rozwija, dlatego bądźmy w modlitwie, modlimy się za chorych, cierpiących, modlimy się właśnie za tych, którzy są podczas terapii, no i wielu, którzy o to proszą, ponieważ nagle dowiedzieli się, że będą musieli przejść ciężką drogę swojego krzyża, drogę właśnie leczenia na przykład choroby nowotworowej. I dzieci, i starsi, pamiętajmy o nich, szczególnie teraz w modlitwie. Na tym kończę i zapraszam Was, jak zawsze, za tydzień na naszą katechezę już z Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.